Nie, no w żaden sposób. Proszę Państwa, z prawdziwą przyjemnością wysłuchaliśmy wystąpienia pana marszałka Hołowni Szymona. Przypomnę, z ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Również jego członek jest razem z nami. Doszedł do nas Norbert Pietrykowski, którego witam bardzo serdecznie. Jest Paweł Lech, Koalicja Obywatelska. Jest Dobromir Sośnierz, Konfederacja. I oczywiście Tobiasz Boheński, Prawo i Sprawiedliwość, który już razem ze mną ten program po 9 rozpoczynał. Proszę Państwa, dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy z ust pana marszałka płynących. Na przykład, że tam talent, mam talent, talent show, czy jak oni tańczą, płaczą i tak dalej. To, że on na przykład nie słyszał o tym, że Izabela Leszczyna mówiła, że problemy w służbie zdrowia rozwiąże jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To jest o tyle, proszę Państwa, niezwykle interesująco, że pan Hołownia Szymon chyba dostąpił jakiejś pomroczności jasnej. Ale do mnie to pytanie fajne. Nie, to nawet nie pytanie. Ja się tak zastanawiam nad stanem zdrowia pana marszałka. Poważnie. Bo pan marszałek jest taką osobą, która na przykład mówi, kto jest poważny, kto jest mniej poważny. Ma takie piękne swoje określenia, chociażby z tym pluszowym krzyżem. Ma, naprawdę jest człowiekiem tak, tak bogatym i kulturowo, i językowo, że aż trudno za nim nadążyć. I ja się staram, wychodzi mi to marnie. Na przykład ten zwrot, że Marian Banaś ma wiedzę. No pewnie ma tę wiedzę, tylko wszyscy dookoła, pewnie włącznie z Szymonem Hołownią, mają wiedzę na temat Mariana Banasia. No i co? I dalej jest prezesem NIK-u, bo mu nikt immunitetu nie zdjął. Ale to w formie zabawy. Zostawmy Banasia. I skupmy się teraz na Szymonie Hołowni. Mówi, że nie wie o problemach służby zdrowia. Tak? I nie wie o tym, że Izabela Leszczyna miała jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki uzdrowić całą sytuację w służbie zdrowia. I nie wie też, Państwo pewnie pamiętają, były te spotkania przed wyborami do parlamentu, bo to już lada chwila będzie rok od wyborów. Występował Hołownia i występował Kosiniak-Kamysz. Razem szli w ramach Koalicji Polskiej. Kosiniak mówił o dobrowolnym ZUS-ie. Mówił też o tym, że na przykład jeżeli się pracuje w jednym miejscu, to w drugim miejscu już się nie będzie odprowadzało żadnych składek. A Hołownia mówi, że on o tym nie słyszał. To co, jakieś problemy laryngologiczne, czy co? Panie pośle, no tak. Bardzo się cieszę, że pan redaktor tak pozytywnie wypowiedział się o panu marszałku i zgadzam się, rzeczywiście. Problemów jest mnóstwo, a zwłaszcza w ochronie zdrowia. Może nawet nie nazywajmy tego służbą zdrowia, ale ochroną zdrowia, bo to jest taka bardziej nazwa adekwatna. Oczywiście nie ma osoby, która rozwiązałaby nie tylko w Polsce, ale i w Europie problem ochrony zdrowia. Ale to trzeba było dlatego, tak mówić, że, przed wyborami, dlatego, panie że pośle. To jest bardzo skomplikowany proces, w którym to procesie bierze udział bardzo dużo podmiotów. A dzisiaj mamy tak zwany miks ochrony zdrowia, zarówno publiczną służbę zdrowia, jak i prywatną służbę zdrowia. Prywatna służba zdrowia korzysta z funduszy Narodowego Funduszu Zdrowia, państwowa. A dlaczego? Dlatego, że to jest właściwe. Dlatego, że dzisiaj mamy sytuację taką, że ci lekarze, którzy przyjmują w szpitalach, przyjmują również w gabinetach prywatnych. I to jest naturalny proces. Tak było, jest i będzie. No dobra, czy naturalnym procesem jest, proszę Państwa, w takim razie, no pewnie wiemy, towarzystwo że lekarskie, które mnie słucha, będzie się bawiło doskonale, ale jest to czarny humor niestety. Wie pan, jest gro takich placówek prywatnych, do których się idzie prywatnie robić jakiś zabieg ortopedyczny, na przykład. Na to. No i z reguły jest tak, że ten zabieg albo się uda, albo się nie uda, nie? Tak. Ale za to ma się ładny widok z okna. Lepsze jedzenie się ma. Nie. Po czym jest tak? Po takim zabiegu ortopedycznym z reguły delikwent jest odsyłany do Państwowej Służby Zdrowia. To są indywidualne przypadki. Różnie to bywa. Ale zaczęliśmy od lekarzy i bardzo się z tego cieszę i chciałbym ten temat trochę pociągnąć, panie redaktorze, bo chciałbym pozdrowić wszystkich farmaceutów, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Farmaceuty. I to a propos, jak mówimy o lekarzach, to Przepraszam, rozbawił mnie pan. Dlaczego? Sam jestem reprezentantem tego zawodu. Rozmawiamy o sytuacji, w której
ponieważ rozmawiamy o sytuacji, w której ludzie nie będą mieli do końca roku zabiegów, a pan pozdrawia farmaceutów i to jest no poważna tak, bo i farmaceutyków więcej się sprzeda, no. Nie, nie, nie dlatego, że jest to dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że to, co mamy sytuację obecną, że służba zdrowia czy ochrona zdrowia to nie tylko lekarze, ale wszystkie zawody okołomedyczne. Ja wiem, że pana europosła to rozbawia, ale uważam, że takie zawody jak ratownik medyczny, jak farmaceuta, jak analityk medyczny, jak pielęgniarka, bez tych zawodów nie byłoby ochrony zdrowia, dobrej ochrony zdrowia. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują i należy też im się szacunek, a zwłaszcza teraz, co widzimy na terenach powodziowych, pielęgniarki, ratownicy medyczni, bez nich ta pomoc nie byłaby właściwa, nie byłaby dobra. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują w szpitalu. Ja wiem, panie europośle, że pana to rozbawia, no bo co tam farmaceuta? Nie, rozbawia, ja sobie z tego, zdaję sobie z tego sprawę. No bo cóż tam farmaceuta czy pielęgniarka, panie europośle? Ja wiem. Niech pan sobie nie pozwala. Rozbawia mnie to, co pan mówi, bo pan opowiada od rzeczy. Ja w odróżnieniu, nie wiem jak pan, ale ja pracowałem z ratownikami medycznymi, z pielęgniarkami, lekarzami. Jako wojewoda ich finansowałem. O, jako wojewoda, to naprawdę ciężko pan pracował w szpitalu. A pan nie ma o tym... Pan nie ma o tym pojęcia. Pan mówi, że pan ich pozdrawia w sytuacji, w której ludzie nie będą mieli do końca roku zabiegów. Pan, to, co pan opowiada, to jest kpina, a to, co opowiada marszałek Hołownia na tej konferencji, to jest jeszcze większa kpina. No to jeżeli tak, państwo pan tego nie dostrzegacie, że pan pracował z lekarzami jak traktujecie... jako wojewoda. Czy pana, panie europośle, niech się pan nie wypowiada większej kpiny na temat nie widziałem, spraw, jak ktoś mówi, pan... że jako wojewoda pracował z lekarzami. I gdzie pan pracował w szpitalu jako wojewoda z tymi lekarzami? Gdzie pan pracował z tymi lekarzami w szpitalu czy z pielęgniarkami? Gdzie pan pracował? W jakim miejscu pan pracował? W województwie łódzkim, w województwie mazowieckim. Pan ale nie ma pojęcia o kompetencjach. Pan nie ma pojęcia o kompetencjach wojewody, więc jakby się pan uprzejmie nie kompromitował i zostawił to na boku i opowiedział nie, nam, bo to jaki jest bardzo ciekawy temat. 2000... Chciałbym się dowiedzieć, gdzie pan tak ciężko pracował. W jaki sposób Polska 2050 zamierza zapewnić ludziom zabiegi, które nie są finansowane przez NFZ, to będziemy zobowiązani. A pozdrowienia może pan sobie wygłosić później. Tobiasz Boheński na szczęście nie łapie się do tej kategorii, do której dziś marszałek Hołownia kierował swój apel. Panowie, miło się słuchało tych waszych przekomarzań. Powiem szczerze, nawet po popcorn chciałem się udać, ale tego nie zdążyłem zrobić. Obawiam się, że w kwestii służby zdrowia będzie tak. Jak nie umiecie pomagać, to nie przeszkadzajcie. Czyli nie będzie tematu służby zdrowia, bo temat służby zdrowia, proszę państwa, i o tym, że brakuje co najmniej 3 miliardów złotych do budżetu dzisiaj na ochronę zdrowia, a nie na służbę zdrowia, jak mówi pan poseł, już brakowało. I to brakowało miesiąc czy 2 miesiące temu. Także to nie jest nowy temat. Tyle tylko, że ten temat dziś stał się na agendzie tematem być może numer 1, być może numer 2. Ale rzeczywiście zabiegi są przekładane, przepraszam, ponieważ NFZ ich nie finansuje. Jeżeli dzisiaj winne są szpitale, bo na nich się próbuje skupić to całe odium, to powiem szczerze, to jest dość zabawne. Bo za powódź, jak słyszę, odpowiadają samorządowcy i bobry. Za to, że szpitale mają problemy, a właściwie, że z kasy NFZ-u brakuje na to, żeby zapłacić za operacje czy zabiegi, winne są szpitale. No, to jest niezwykle ciekawa psychologia. Czy winne są szpitale? Nie, nie są winne, panie redaktorze, szpitale. No jak nie są winne szpitale? Nie są winne szpitale. Po prostu system jest tak skonstruowany, że za nadwykonania należy płacić. Oczywiście. I to jest zrozumiałe. Natomiast liczba tych nadwykonań może być różna w danym szpitalu. I tutaj pan wojewoda na pewno będzie wiedział, że budżet poszczególnych województw na Narodowy Fundusz Zdrowia jest bardzo różny. Więc spokojnie, zobaczymy, jak będą te przelewy pieniędzy i myślę, że na pewno znajdą się pieniądze. Ale nie, panie pośle, problem jest jeden. Tych pieniędzy po prostu nie ma. Ale się i mamy idiotyczny pomysł. Na szpitale muszą się znaleźć pieniądze. Ale jak się na ochronę znaleźć? Zdrowia znajdą proszę się państwa. Pieniądze. No tych pieniędzy nie ma. Jeżeli dzisiaj ja się dowiaduję od pana ministra Domańskiego, że my płacimy samych 100 miliardów odsetek od długu, 100 miliardów odsetek od długu. Dług zaraz sięgnie 2 bilionów złotych, bo się budowało jakieś elektrownie w Ostrołęce po 2 miliardy. Jakby dzisiaj się nie budowało takich rzeczy jak elektrownie w Ostrołęce po 2 miliardy, to może by było mniejsze zadłużenie szpitali. Wydawało się pieniądze na lewo i na prawo, rozrzucało się pieniądze z helikoptera i dzisiaj się okazuje, dzisiaj mówimy, że mamy gigantyczny deficyt, jeżeli 100 miliardów złotych płacimy samych odsetek.
Od długu. Panie pośle, idziemy do Dobromira Sośnierza, tylko tak... Przepraszam, ale przejdziemy jeszcze od pana posła Pietrykowskiego. Wie pan, ile to jest 3 miliardy złotych? Gigantyczne pieniądze. Dla pana i dla mnie tak. Gigantyczne. Dla Skarbu Państwa trochę mniejsze. Jeżeli z rezerwy celowej premiera rzuca się 3 miliardy złotych na nielegalnie przejętą TVP, to jakoś dziwnym trafem nie szkoda. A 3 miliardy złotych to jest dziś tyle, ile brakuje na to, żeby ludziom porobić zabiegi, które mają poplanowane. Tak. Chętnie bym przeznaczył te pieniądze na zabiegi. To dlaczego odpowiadam, nie przeznaczyliście tych pieniędzy na zabiegi? Bo taka była decyzja rządu. Natomiast ja osobiście chętnie bym przeznaczył te pieniądze na zabiegi niż na TVP. To mówię szczerze, tutaj jako przedstawiciel tych zawodów okołomedycznych i medycznych, zdecydowanie tak. A jako przedstawiciel koalicji rządzącej? Jako mówię zdecydowanie, że ja osobiście, jeżeli byłoby poddane coś takiego pod głosowanie, ja bym głosował, żeby te pieniądze przeznaczyć na, dla pacjentów. Dobromir Sośnierz. No, odpowiedź jest dużo bardziej skomplikowana. Dosypywanie pieniędzy do służby zdrowia to jest coś, co robimy od lat i co wcale nie uzdrawia tej sytuacji. Tam liczne mechanizmy, które są, zresztą tutaj pan redaktor też o niektórych z nich już napomknął, na tym styku państwowej i prywatnej służby zdrowia, ale też ten wyścig płacowy, który został uruchomiony przez, zresztą przez, w dużej mierze przez pisowskie ustawy o sieci szpitali, które nadmiernie windują wymogi co do zatrudniania specjalistów, uruchomił spiralę wyścigu płacowego i te pieniądze idą w dużej mierze na to, znaczy na wyścig o coraz wyższe pensje specjalistów, a nie na zabiegi. Żebyśmy to sobie też jasno powiedzieli, tak one wsiąkają jak krew w piach i będą wsiąkać. Jeśli wrzucimy kolejne 3 miliardy, one również wsiąkną, bo ten system jest po prostu gruntownie wadliwy. System nie zawiera mechanizmów ekonomicznych motywujących szpitale do tego, żeby prowadziły racjonalną politykę. I niektóre oczywiście prowadzą, a niektóre nie. Ale państwo zawsze dosypuje do tych, które są nieudolne, które źle wydają pieniądze. No bo żaden szpital nie zbankrutuje z przyczyn politycznych, bo politycy jako współwłaściciele tego nie dopuszczają. No ale to powoduje, że tym bardziej nie opłaca się racjonalnie tych pieniędzy wydawać. W związku z tym to jest całe mnóstwo rzeczy mało popularnych i znacznie trudniejszych do wytłumaczenia, dlaczego one nie działają, niż łatwa, demagogiczna odpowiedź, a dajmy jeszcze więcej pieniędzy na służbę zdrowia. Bo przede wszystkim trzeba racjonalnie zarządzać i to jak do systemu, który jest w tak dużej mierze państwowy, czyli upolityczniony, sprawdzić mechanizmy racjonalnego zarządzania, to jest dużo bardziej skomplikowane, a docelowo należałoby oczywiście ograniczyć ilość państwowych jednostek, no bo zawsze na styku państwowych i prywatnych dochodzi do takiej patologii, że próbuje się uspokoić. No dobrze, ale to zakładam, że pan postuluje na przykład, jeżeli tak, to ja nie mam nic przeciwko temu. Dajemy ludziom możliwość wyboru. Bardzo proszę. Chcesz się pan ubezpieczyć prywatnie, ubezpieczasz się pan prywatnie. Chcesz się pan ubezpieczać państwowo, ubezpieczasz się pan państwowo. Natomiast tak, póki co mamy monopol państwa na ubezpieczenie. Jeżeli chcesz, możesz się doubezpieczyć. Możesz, tak. Tak, możesz. Ale oczywiście, no, mogę możesz sobie robić też wiele innych rzeczy, tak, które nie są zabronione. Korzystać z prywatnej służby zdrowia. System też jest opcjonalny zresztą, no bo wystarczy, jeśli ktoś ma jakąś umowę na jakieś groszowe pieniądze i odprawia tam 2,50 składki zdrowotnej, to on ma pełne ubezpieczenie. Ale jak ktoś na przykład jest samozatrudniony na przykład na jakiejś umowie o dzieło i chciałby sobie zapłacić składkę zdrowotną, to już musi wyskoczyć z kilku stówek, nie może się ubezpieczyć w inny sposób. To rodzi oczywistą patologię, że łatwiej mu znaleźć umowę zlecenie na 100 zł, od której odprowadzi te 2,50 gdzieś tam na NFZ, niż żeby od tamtego. No więc to dużo rzeczy jest tak naprawdę. Proszę państwa, na dziś stan faktyczny jest taki. Opowiadałem państwu swoją rozmowę z zeszłego weekendu z ludźmi z ziemi radomskiej. Zwolnienie białego personelu leci. Mamy nadmiar białego personelu, czyli pracowników ochrony zdrowia. Których? A widzi pan, to jest dobre pytanie. Rzekomo 300 osób na ziemi radomskiej ma zostać zwolnionych. Których? Szpital Kozienicki na przykład, personelu, ale... szpital w Radomiu, na przykład diagnostów.
Brakuje nam diagnostów? Mamy ich aż nazbyt? Nie, nie mamy. No, brakuje nam diagnostów. A wie pan, kto się diagnostyką w większości przypadków zajmuje? Ale gdzie? No akurat tak w ogóle, tak. To jest mój temat, ta firma. Tak. Prywatne firmy. A wie pan, jakie prywatne firmy na przykład na ziemi radomskiej mają kontrakty? Oczywiście. Jakie? Diagnostyka, Alab. Niemieckie firmy mają dziwnym trafem, które przejęły rynek. I proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe. Proszę państwa, idąc niejednokrotnie do szpitala, widzicie NFZ. Jest napisane, już, tak, już bardziej się koblastym drukiem nie da. Obok widzicie prywatne logo, że prywatnie idziecie na przykład zrobić sobie rentgen w ramach NFZ-u. Ale w budynku NFZ-u. To może ktoś mi wytłumaczy, gdzie to jest sens, logika. Oczywiście. Logika jest w tym przypadku wolnorynkowa. Podobnie w szpitalach dzieje się z wyżywieniem. Kuchnie również, szpitale kuchnie wysyłają na zewnątrz, można powiedzieć w ten sposób. To, czy ja jem, tak to, samo ale to czy ja jem w szpitalu, szpitalne, już, jem spoza szpitala, to jest sprawa drugorzędna. To jest akurat mój temat. Odpowiem za to w ten sposób. Jeżeli jest firma, która wykonuje ileś badań laboratoryjnych X, milion, dwa miliony, cena tego badania jest znacznie niższa niż wykonuje to pojedynczy szpital. Dlatego niektóre szpitale decydują się, żeby oddać w outsourcing tak zwane laboratoria, może nie tak zwane, laboratoria szpitalne. Dlaczego? Z powodów ekonomicznych. Bo ja chciałbym zauważyć jedną główną rzecz. Tutaj troszeczkę zaczęliśmy źle mówić. My nie mówmy prywatna i państwowa służba zdrowia. My mówmy dobra i zła. Bo zarówno jest bardzo dobra państwowa służba zdrowia, jak i prywatna, i zarówno jest zła państwowa służba zdrowia, jak i prywatna. Dlatego z przyczyn ekonomicznych niektórzy dyrektorzy, którzy wykonują, to jest ekonomia, to jest czysta ekonomia. Niektórzy dyrektorzy szpitali, w których to mniejszych, zwłaszcza w szpitalach powiatowych, w których wykonuje się mniej badań, decydują się na zewnętrznego kontrahenta, który by obsługiwał laboratorium. I to jest bardzo słuszne. Dlatego, że jakość badań, czy prywatna, czy państwowa, nie ma tutaj najmniejszej różnicy. Jest tożsama. I z punktu widzenia ekonomicznego, dyrektor szpitala, to co podkreślam, powiatowego, który, w którym robi się znacznie mniejszą ilość badań. Proszę państwa, jest dziesiąta i państwo pozwolą, że troszeczkę ten nasz scenariusz zakłócimy, bo do pana radnego jeszcze jedno pytanie, tylko i wyłącznie tak, żeby temat zagaić. I za chwileczkę będziemy ten wątek kontynuować. Szpital Świętej Anny w Warszawie. Jest. No jest. Nie podlega miastu stołecznemu Warszawa. A jakie pan ma pytanie? Co z placówkami medycznymi w Warszawie? Ale co to znaczy? Nie, bo Szpital Świętej Anny zdaje się podlega pod marszałka województwa. Chyba tak, albo no, nawet pod ministerstwo. Tak. Chyba pod ministerstwo. Chyba. Tak. No zdaje się, że restrukturyzację będzie ta placówka przeżywała. Nie jeden szpital w Warszawie przeżywał i przeżywa restrukturyzację. Tak. To wszystko zależy od przyczyn, od tego, dlaczego taka forma zmian musi być wprowadzona. No i dlaczego? Natomiast ja chciałbym powrócić, jeśli mogę, bo tutaj nie miałem możliwości wypowiedzenia się na ten temat, który moi przedmówcy mieli, bo rzeczywiście w ostatnich latach olbrzymie środki były kierowane do ochrony zdrowia i tutaj też... Bodajże na dzisiaj to jest 120 miliardów złotych. Ale ja mówię właśnie o tych... w sumie łącznej, tak, może nawet więcej to być, dlatego że zwróćmy uwagę, że jednak szpitale, te, o których mówimy, państwowe czy samorządowe, jednak w dużym stopniu przechodzą przeobrażenia, są remontowane, są wyposażone w nowoczesny sprzęt i to nie tylko szpitale podległe miastu stołecznemu Warszawa, co na bieżąco robimy, ale nawet szpitale centralne, tak jakby Centrum Zdrowia Dziecka, które zostało w dużym stopniu wyremontowane. I te środki, o których rozmawiamy, idą nie tylko na płace, ale na wyposażenie i remonty jednostek, które do tej pory funkcjonują. Panie radny, to tak na logikę, patrząc w kamerę, to jest pańska kamera, to pan teraz powie ludziom tak. Proszę państwa, jako koalicja rządząca mamy taki genialny pomysł. Ponieważ widzicie, że służba zdrowia i system się walą, to my wprowadzimy obniżoną składkę zdrowotną. I pan licho, że dzisiaj brakuje tylko 3 miliardów, mimo tego, że jest 120 miliardów. Dzisiaj brakuje 3. Obniżymy wam składkę i będzie akurat w sam raz. Proszę.
Tu nie chodzi o obniżenie składki zdrowotnej, chodzi o wyrównanie szans i wpłat, które mają płacić przedsiębiorcy, dlatego że składka dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w zbyt dużym stopniu obciąża te osoby, a to jest jakby kwintesencja przedsiębiorczości. To są osoby, panie radny, dbają o siebie i o swoje rodziny. Przedsiębiorczości jest, proszę państwa, zysk. To jest kwintesencja przedsiębiorczości. Jeżeli ktoś chce być przedsiębiorcą, żeby być cały czas stratnym, to naprawdę to jest ewenement. To jest w ogóle rewelacja. Tylko, nie znam takich ludzi. Ale te osoby wytwarzają ponad 70% naszych wpływów do budżetu. To ja poproszę tak, ponieważ ja aż tak logicznego umysłu matematycznego nie mam. Ale Dobromir Sośnierz ze swoimi wolnościowymi ideami. Proszę mi powiedzieć tak, skoro obniży się ludziom składkę zdrowotną, bo tego chce na przykład czy Platforma, czy Polska Hołownia, 2050, tak. To skąd się weźmie pieniądze na to, żeby to, co dotychczas ludzie mieli w dalszym ciągu? Już nie mówię więcej, tylko żeby przynajmniej mieli na tym samym poziomie. Skąd? Przede wszystkim nie może być usprawiedliwienia dlatego, żeby w sposób niesprawiedliwy obciążać jedną grupę w sytuacji, kiedy inne znacznie mniej płacą, tak? No już mówiłem o tym, że za... Ale to mniej płacą przedsiębiorcy, aniżeli zwykły szarak. No. Na piątkę można się ubezpieczyć, jak się ma tam jakąś niską umowę i się wszystko należy, tak? A przedsiębiorca musi nagle płacić dużo więcej. Dlaczego w ogóle składka nie jest ryczałtowa? Albo nie jest uzależniona od pewnych okoliczności, które sam delikwent powoduje, a one znacznie zwiększają szansę, że będzie obciążeniem dla służby zdrowia. Jakieś niewłaściwe nawyki na przykład. Gdybyśmy to uwolnili, to być może takie mechanizmy też by się wykształciły. No dobra, ale to jest takie... Pan się nie gniewa, ale to jest takie naokoło. Pytanie stawiam proste. Dlaczego? W jaki sposób... Dlaczego to zależy od zarobków i dlaczego w tak dziwny sposób? W jaki sposób wyrówna się brakujące dzisiaj 3 miliardy złotych na bieżącą działalność. Ja już nawet nie mówię o planach. Mówię o bieżącej działalności. I to jest na dziś, bo pewnie do końca roku ta kwota będzie wyższa. Jednocześnie postulując i chcąc wprowadzić obniżoną składkę zdrowotną, to pytam się, skąd się wezmą pieniądze na przynajmniej taką działalność, jaka jest prowadzona obecnie? Skąd? Kto te pieniądze da? Już teraz dosypujemy z budżetu, więc pewnie będą dosypane z budżetu. No dobra, no ale skoro się składkę obniży ludziom, no to skąd się weźmie te pieniądze? Ja nie jestem autorem tego pomysłu, ale domyślam się, że też będą dosypane z budżetu, tak jak wiele innych pieniędzy jest dosypywanych. No dobra, ale żeby z tego budżetu dosypać, to trzeba mieć z czego dosypać. Ale przede wszystkim nie mamy już w tej chwili systemu, który jest naprawdę składkowy. Znaczy, pierwsze, składka nie jest żadną składką, tylko jest podatkiem, tak? Bo nie jest uzależniona od stanu zdrowia, od okoliczności, które uzasadniałyby i większy albo mniejszy wymiar, tylko od zarobków. To nie jest, to nie ma żadnego sensu. Tak? Już w tej chwili się też nie bilansuje. Tak? Czyli już w tej chwili jest dopłacane z budżetu, żeby wyrównać i to na różne sposoby. Tak? To i w samorządach, i na szczeblu centralnym, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten system i tak nie jest zbilansowany, i tak nie jest składkowy już w tej chwili. Tak? On nigdy nie był. Jest formą podatku, który niesłusznie jest nazwany jako składka ubezpieczeniowa. Gdybyśmy ten system chcieli zbilansować i zrównoważyć, to musielibyśmy się cofnąć do czasów kas chorych, a nawet jeszcze i tak ten system poprawić, co zresztą było lepszym kierunkiem niż ten późniejszy scentralizowany NFZ wprowadzony przez lewicę, którego nikt do dzisiaj też nie ruszył, tak? Ale no to już tam zupełnie nie historia. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, ale uważam, że nie może być usprawiedliwienia dlatego, żeby w tak nierównomierny i nieuprawniony sposób obciążać przedsiębiorców w stosunku do innych grup, które mają właśnie taki przywilej. Na moment, przerwaliśmy się za moment. Mogą się ubezpieczyć. Moment. Niech będzie tak. Odpowiem na to pytanie. Bardzo chętnie usłyszę odpowiedź. Widzimy się za sekundę.